młode siatkarki z Domiechowic z Mistrzostwem Gminy Bełchatów na 2018 rok. Turniej rozegrano w Szkole Podstawowej w Dobrzolowie. Przyjechały wszystkie zespoły, bardzo się z tego cieszę. Niezależnie od tego, kto zwycięży, poziom był różny, ale najważniejsze, że odbyła się rywalizacja sportowa. Jeśli chodzi o sam sezon, powiedzmy wiosna 2018, jestem bardzo dumny z jednego powodu, że wszystkie zawody, jakie zaplanowaliśmy, zostały rozegrane, startowały wszystkie szkoły, rywalizacja tu jest w pełni. Ze względu na fakt, że przyjechało aż 6 drużyn, wszystkie zespoły podzielono na 2 grupy, w których rozegrana została walka o awans do meczów o pierwsze i trzecie miejsce. Do finału dostawały się drużyny, które wygrały grupy, a do małego finału zespoły z miejsc drugich. I tak w spotkaniu o trzecią lokatę Janów zmierzył się z Dobrzelowem i pewnie wygrał 2-0, zdobywając trzecie miejsce i oczywiście brązowe medale. Wielki finał toczył się natomiast pod dyktando Domiechowic, które również pewnie 2-0 pokonały Łękawę i podobnie jak drużyna Chłopięca zdobyły mistrzostwo gminy. Finał. Na początku było dosyć prosto, mieliśmy małą konkurencję, bo byliśmy raczej w łatwiejszej grupie, ale później w finale było trudno. No i musieliśmy się troszeczkę spiąć, aby to wszystko wygrać. Wczoraj chłopcy wygrali, dzisiaj wy. No tak. To tak przez zazdrość trochę było i chciałyście dorównać, czy po prostu jesteście takie dobre? Tych chłopaków chcieliśmy pokazać, oni zawsze mają i w piłce nożnej, i w siatkówce pierwsze miejsce, także... A na co dzień trenujecie? Nie, tylko na SKS-ach i WF-ach. W gminie Bełchatów siatkówka bardzo się rozwija, są do tego warunki. Mamy salę, gdzie można grać w siatkówkę. I mamy dużo osób, które chcą tą siatkówkę uprawiać, które chcą trenować. Tak więc bardzo się z tego cieszę i liczę na to, że z tych młodych dziewcząt czy chłopców wyrosną w przyszłości zawodnicy na skalę kraju. Teraz wychodzimy na powietrze, na boiska, na bieżnie, na biegi szybowe i chciałbym powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, już w poniedziałek w Janowie rozgrywamy przepiękny turniej młodzieżowy, mała piłkarska kadra czeka dla dziewcząt i chłopców, chłopcy rozegramy do Michowica 27. W międzyczasie 25 pojedziemy do Wolborza na wojewódzkie indywidualne mistrzostwa w biegach przełajowych. Później wybieramy się na Ligę Lekkoatletyczną do Kleszczowa, a więc jest tego tych zawodów bardzo dużo. Pogoda sprzyja, myślę, że sportowcy gminy Bełchaty, przynajmniej w tych kategoriach wiekowych, wykażą się walecznością i będziemy mieli się cieszyć z wyników. Dzisiaj w Urzędzie Gminy Bełchatów losujemy już wiosenny turniej o Mistrzostwo Gminy Bełchatów w kategorii Orlik dla seniorów. W tej chwili zgłosiło się już 11 zespołów, będziemy losować i od 29 rozpoczynamy sezon piłkarski. Przypomnijmy więc końcową kolejność turnieju. Domiechowice przed Łękawą, Janowem, Dobrzolowem, a ex aequo na 5. miejscu był Kurnos II i Dobiecin. Nagrody oraz medale młodym siatkarkom wręczył wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak.